W dzisiejszej aktualizacji CryptoClime mamy nowy potencjalny scenariusz do rozgrywania na Bitcoinie, także musicie zostać ze mną koniecznie do końca. Wylosujemy sobie nową osobę, która wygrała USDT w poprzednim materiale oraz pokażę wam jeszcze jeden pattern, który zobaczyłem na wykresie, który jest potencjalnie patternem odwracającym nasz trend w stronę góry. Także na samym początku pamiętajcie, aby zostawić lajka, komentarz, subskrybujcie, powiadomienia, aby być na bieżąco, a tymczasem przechodzimy do wykresu na Bitcoinie. Znajdujemy się na świecach jednogodzinowych i widzimy, że na ten moment znajdujemy się na poziomie 26 860 dolarów. I moi drodzy, oglądaliście na pewno poprzednie materiały, także wiemy, co tutaj się działo. Mieliśmy trójkąt symetryczny, który został wybity dołem, natomiast tak naprawdę widzimy, że akcja w tym momencie nie jest zbyt duża. Jeżeli sobie zmierzymy, to przez ostatnie 10 dni znajdujemy się praktycznie w tym samym miejscu. Widzimy, że mamy wahania rzędu 2,5-3% przez ostatnie 10 dni. Także po pierwsze może nam to dawać znak, że jesteśmy w fazie konsolidacji. Jeżeli sobie naniesiemy kilka tutaj ładnych, prostych linii na wykresie, możemy zobaczyć dokładnie, w co tak naprawdę tutaj możemy się przyglądać. Ponieważ jeżeli sobie naniesiemy dwie proste linie konsolidacyjne, w które pokazują nam, że Bitcoin generuje nam cały czas higher low oraz lower high, widzimy, że jest to nasza faza konsolidacji, która tworzy nam w tym momencie trójkąt symetryczny na świecach jednogodzinowych. I teraz spójrzmy sobie szybko na price target z tego trójkąta. W momencie, żebyśmy go potraktowali w tym oto sposób, patrząc na wybicie dolne. Także jest to kolejny price target, który potwierdza się z naszym price targetem z naszych poprzednich kilku patternów, które nagrywałem od 2 tygodni, 24-25 tysięcy, także te scenariusze nam się pokrywają. Szczególnie musimy zwrócić uwagę na jedną rzecz. Trójkąt symetryczny jest patternem kontynuującym trend przeważnie. W tym momencie widzimy tutaj czarno na białym, że mamy trend spadkowy, utworzyła nam się faza konsolidacji, więc prawdopodobieństwo jest dużo większe, że spadniemy w dół. Natomiast również Bitcoin może przebić w górę. Natomiast w momencie, gdybyśmy przebili w górę, price targetem z tego będzie 28 tysięcy 800, natomiast mówię, jest jeszcze jeden bardzo ważny znak, który pokażę wam za chwilę, który utwierdza mnie w przekonaniu na dalszym, że będziemy za chwilę spadali. Natomiast jeżeli byśmy mieli to rozgrywać, spójrzmy sobie szybko, co tutaj się dzieje, ponieważ widzimy, że jesteśmy tak naprawdę w środku tego trójkąta, więc w tym momencie musimy zaczekać na dobicie do górnej linii trendu i ewentualnie pozycję shortową w tym oto miejscu lub dobicie do dolnej linii trendu i rozgrywanie pozycji long do górnej linii trendu. Także mamy tutaj dwa potencjalne scenariusze, które będę was aktualizował na pewno na bieżąco, także zostańcie ze mną do końca, dołączcie do mojej społeczności oraz bądźcie na bieżąco z moimi social mediami, ponieważ tam będę was aktualizował o wybiciu tego oto mniejszego trójkąta symetrycznego. A tymczasem przejdźmy sobie szybko do jeszcze jednego wykresu, który wam chcę pokazać. Patrząc na wykres 4-godzinowy na indeksie, widzimy, że Bitcoin konsoliduje nam się w tak zwanym falling wedge'u, który w tym momencie jest w trakcie tworzenia. Patrząc w perspektywie 4-godzinowej, a tak naprawdę nawet i dniowej, możemy spodziewać się tutaj dalszego ruchu w tym oto przedziale, co tak naprawdę miałoby sens, ponieważ jeżeli sobie popatrzymy, mamy tutaj odbicia do poziomu 27500, który jest tutaj bardzo dużym naszym poziomem oporu w tym momencie, możemy z tego poziomu również odreagować i tutaj widzimy, że możemy zjechać nawet do poziomu 25200, które są częściowo naszymi price targetami spadkowymi, także generalnie ja to zostawiam tu na razie luźno do obserwacji. Dajcie znać w komentarzu, co sądzicie o tym patternie, o tym jakby kanale konsolidacyjnym, o tym kanale spadkowym, jestem ciekawy waszego zdania, także to zostawiam tutaj do obserwacji. Natomiast przejdźmy sobie teraz szybko jeszcze na świece dniowe, ponieważ jest jedna rzecz, o której muszę się z wami podzielić. Jak dobrze wiecie, bardzo często na moich materiałach używam wskaźnika EMA Ribbon do określenia generalnego trendu. Spójrzmy sobie szybko teraz na ten moment na świecach jednodniowych, widzimy, że Bitcoin cały czas w tym momencie mieliśmy tutaj w uptrendzie, tak naprawdę od stycznia tego roku bardzo mocny uptrend na świecach jednogodzinowych, nawet z uwzględnieniem tutaj tego naszego fakeoutu, natomiast cały czas pieliśmy się w górę. Natomiast uwaga, spójrzmy teraz z bliska, co się tutaj wydarzyło. Jedna bardzo istotna rzecz, muszę to aż tak przybliżyć, żebyście dokładnie wiedzieli. Widzicie tą żółtą linię w tym oto miejscu? To jest tak zwany EMA Ribbon Bearish Break, czyli w tym momencie widzimy, że pierwszy raz historycznie, uwaga, spójrzmy sobie od kiedy, pierwszy raz historycznie od stycznia mamy przebicie żółtej linii EMA Ribbon, czyli górnej kroczącej, czyli jest to po prostu znak spadkowy. Także jest to kolejna rzecz na świecach dniowych, gdzie mamy trend przełamany tak naprawdę oficjalnie w tym oto momencie, to może nas pokierować do dalszych spadków na Bitcoinie do poziomu 24-25 tysięcy dolarów, o których wspominamy od jakiegoś czasu. Natomiast dla osób, które nie wiedzą, są tutaj nowe, przypominam, EMA Ribbon jest takim prostym wskaźnikiem, który jest w stanie nam powiedzieć generalnie, w jakim aktualnie znajdujemy się trendzie. Tak jak widzicie, w tym momencie ta żółta linia była cały czas powyżej, czerwona była poniżej i w tym momencie widzimy, że nawet tutaj przy takim mocnym fakeaucie było to wszystko zachowane powyżej. Natomiast w tym momencie widzimy, że nastąpiło zamiana. Żółta linia przekroczyła czerwoną i jest to po prostu kolejny znak spadkowy. Także to jest rzecz, którą chciałem się z wami podzielić. Skoro jesteśmy już przy EMA Ribbon, spójrzmy sobie szybko, jak to wygląda w naszym trójkącie symetrycznym, który tutaj będziemy potencjalnie rozgrywali w najbliższych dniach. Widzimy, że tak naprawdę na świecach jednogodzinowych nie mamy tutaj wyraźnie
wyraźniej decyzji, co również pokrywa się z naszą fazą konsolidacji od 10 dni. Także na ten moment czekamy, natomiast timeframe jednodniowy ewidentnie wskazuje szybko, że będziemy tutaj rozgrywali shorty na dniach, także obserwujemy. Dla osób, które chcą podjąć tego typu trade, przypomnę wszystkim, że korzystając z moich linków w opisie materiału możecie otrzymać aż do 30 tysięcy dolarów bonusu na giełdzie, na przykład Bybit czy też Bitget. Wszystkie linki znajdziecie w opisie, a dla osób, które są tutaj nowe i są, nie mają jeszcze konta na Bybicie, możecie zdeponować 100 dolarów i otrzymacie 60 dolarów do rozgrywania za free na waszym koncie, dodatkowo dla społeczności ekskluzywnie The Crypto Client. Także jeżeli jeszcze nie macie konta na Bybicie, zalecam i polecam wam wszystkim serdecznie tutaj rozpocząć przygodę. Tutaj w moim górnym narożniku wyskoczy wam w tym momencie poradnik mój autorski do tego, jak rozgrywać te kółki typu pozycje, a tymczasem przejdźmy sobie przykład do losowania zwycięzcy z poprzedniego materiału. W poprzednim materiale przebiliśmy 117 OP w górę, także zakwalifikowaliśmy się do rozdania USDT. Spójrzmy sobie teraz szybko na zwycięzcę. Mamy 42 komentarze pod poprzednim materiałem. Spójrzmy, kto w dniu dzisiejszym wygra USDT na swój portfel. Uwaga, MattyBot 2000, bardzo ładna i fajna analiza. Dzięki Matti, dzięki za oglądanie, dzięki za miły komentarz. Także odezwij się do mnie na privie ze swoim adresem portfela, wyślę ci twoje USDT. Także tak to, moi drodzy, wygląda na ten moment. Dajcie znać w komentarzu, co wy o tym uważacie, jakie jest wasze zdanie, czy lecimy w dół, czy lecimy w górę. Ciekawy jestem tego. Oj, oczywiście tak naprawdę widzimy się już w kolejnych aktualizacjach na kanale Crypto Client. Czekam na jakiś feedback z waszej strony i na samym końcu pamiętajcie oczywiście, aby zostawić lajka, komentarz, suba i włączyć powiadomienia, aby być na bieżąco z tymi codziennymi aktualizacjami z mojej strony. Dzięki jeszcze raz i widzimy się już jutro.